cześć, witam. 15 marca 2013 roku, dziennik pokładowy. Jak widzicie z trasy dzisiaj, z paru powodów. Przede wszystkim dlatego, że nie było dzisiaj w ogóle czasu, żeby cokolwiek nagrać. To jest taka brutalna dość prawda. Niby tam w sumie dojechałem i szybko i nagrałem wczorajszy dziennik pokładowy 14 i wszystko elegancko. No ale niestety zawsze jest jakieś ale. To ale jest takie, że długo bardzo czekaliśmy na to, żeby nas rozładowali wojskowi, jak ja to mówię, bo faktycznie to całość odbywało się na terenie jednostki wojskowej. No a jeszcze druga sprawa to jest taka, że nie było do końca wiadomo, co z załadunkami, co z wyładunkiem. Mieliśmy jeden załadunek, mieć do 15 godziny, później nam go anulowano. Później mój szef pretensje do całego świata. Kazał mi teraz właśnie, jak widzicie, jechać drogami landowymi. No dość teren takie piękne w sumie, no bo tereny nad Morzem Śródziemnym, także no jest w porządku wszystko, do morza co prawda daleko i morza nawet nie powącham, no ale jeszcze będzie taka okazja. Jedziemy teraz na miejscowość Tom AX. No oczywiście AX się jakoś czyta, nie muszę wam już tego mówić, bo no mówię, po francusku czytać teraz za bardzo nie potrafię, mówić nic w ogóle, tylko te podstawowe słowa, że ten, pardon, wiadomo, avoir, merci, oui, także takie coś, to tak, owszem, jeżeli to jest znajomość języka podstawowa, no to ja ją opanowałem. Sytuacja jest taka, że zjeżdżamy dzisiaj tylko na stację paliw, jedną przed miejscem rozładunku. Oczywiście jedziemy landowami, nacjonalkami, bo szef kazał, ale w porządku, ja mogę jechać, mi się tam nigdzie nie śpieszy, 84 km na godzinę. We Francji się w sumie fajnie landówkami jedzie, wolę czasami nieraz bardziej landówkami polecieć. Zobaczcie, czy tam widać te widoki. No w sumie wolę tędy, no bo mogę wam więcej pokazać tej Francji, tak? Na potrzeby moich programów, mojego Tracker Life'a, którego już skończyłem, czy ewentualnie nawet dziennika pokładowego, no to takie widoki tutaj, to jest no akurat, tak? Ja takie coś widzę przed sobą. No jest ładnie, to są ładne tereny, lubię te tereny. Roślinność inna, już widać, przystosowana do palącego słońca. Ale nie tylko roślinność, bo i wiadomo, plantacje mandarynek, plantacje winogron, no pojawiają się też pomarańcze. No to jest właśnie taki właśnie teren. Trzeba bardzo uważać, jak jedziecie po tych nacjonalkach, na zakazy. Trzeba czytać znaki. Co mi tam krzywdy i na złość szef nie zrobił. Ale myślałem, że będę miał ładne spalanie, że jakieś punkty padną do spalania, a tu niespodzianka, proszę bardzo. Zobaczcie, ile krzaczków. To są chyba mandarynki, o ile się nie mylę. Chateau, czyli to jest jednak jeszcze wino. Coś tak właśnie myślę, cóż jeszcze wam mogłem powiedzieć, tak w międzyczasie, jak sobie tak jedziemy. Ostatnie parę dni spędziłem razem z Wojtkiem, widzieliście go, jak jechał na... Możecie go zobaczyć, jak jedzie w Tracker Life'ie. Bardzo fajny facet, pierwsze wrażenie zrobił takie średnie, ale już później naprawdę uważam, że gościu jest naprawdę bardzo fajny, super facet, także będę go bardzo fajnie wspominał. Za każdym razem, jak się będziemy spotykać, z miłą chęcią z nim porozmawiam. Jakby można było jeszcze wam powiedzieć, to lecimy w kierunku właśnie tej miejscowości, co wam powiedziałem, AX Les coś tam Providence, także dokładnie wam tego nie powiem. Później będziemy lecieć na Avignon i później to już się zobaczy, ale cały czas N7.
gdyż tak nakazuje mój patron, czyli mój szef. Słuchajcie, jeszcze mam chcę coś powiedzieć. Wczoraj miałem taką sytuację, dość przyjemną, powiedziałbym. Mianowicie chodziliśmy z kolegą po całym mieście i szukaliśmy kebaba, żeby sobie zjeść. No i była taka sytuacja, że staliśmy w tym właśnie Daguargian, miejscowość w Anglii, we Francji. No i szukaliśmy tego kebaba. No i zapytaliśmy się kobiety, o zupełnie obcej kobiety, francuski, czy to można zjeść kebab. Ona mówi, że w centrum miasta, a ja pytam, czy to centrum to daleko, czy ile w którą stronę mamy iść. A ona ni z gruszki, ni z pietruszki, słuchajcie, mówi, że on nas z miłą chęcią podwiezie. Zrobiliśmy oczy wielkie, obcych chłopów, to u nas to już od razu dziewczyny myślały, że kurde, zboczeńce dwa. Widzicie, i to jest właśnie najlepsze, tu jest tak trochę inaczej, tu jest taka, jakby to wam powiedzieć, taka serdeczność, czego u nas nie ma i jeszcze by niedługo nie będzie, ale to na własne życzenie podejrzewam, że taki u nas właśnie jest. Wiadomo, trzeba uważać, nie wiadomo na kogo się trafi. Ale to jeszcze nic, francuska podwiozła nas do centrum miasta, podziękowaliśmy, do widzenia. Poszliśmy na kebab do typowego Turka. On oczywiście widział, że obcokrajowcy, no to się pyta, po jakim języku mówimy. No to mówi do nas też Plechens i Deutsch. Ja mówię, ja ein bisschen, tak? No to zacząłem właśnie z nim rozmawiać. No i okazało się, pytał się, skąd jesteśmy, kim jesteśmy w ogóle, co tu robimy. No to powiedziałem, że Polacy, wiadomo, że jesteśmy w Muzeum Artylerii w Garguardian. Także bardzo fajnie, zjedliśmy, kupiliśmy u niego... Już nieprawda. Kupiliśmy u niego właśnie te kebaby. No i też pytam, czy może powiedzieć, jak dojść do tego muzeum wojskowego. No to on na początku nie wiedział, o jakie muzeum chodzi. No ale później wytłumaczyliśmy mu, pokazaliśmy mu przepustki, które mieliśmy i okej, w porządku. Wyobraźcie sobie, obce chłopy wsiedli do samochodu, do osobówki i zawieźli nas do Muzeum Artylerii, tam gdzie staliśmy ciężarówkami. Nie musieli tego robić. U nas, panowie i panie, nie muszę wam mówić, co by to było. W każdym razie bardzo mnie zaskoczenie, bardzo Francuzi pod tym względem mi się podobają, są serdeczni, mili, uprzejmi. Mam nadzieję, że policja jak kiedyś na mnie trafi, to będzie równie miła i uprzejma. Zobaczcie, tu są oczywiście pola i już powoli zaczyna się okres, kiedy to wszystko będzie wzrastać. Oczywiście winobranie i wszystko to dopiero później. A widzicie, mandarynki, pomarańcze, czyli jednak dobrze mówiłem, to nie są tylko winogrona, ale też mandarynki i pomarańcze. Nie wiem, czy to było widać, te samochody. Dobrze, to na tyle z tego dziennika pokładowego, żeby nie przedłużać, bo dziennik pokładowy zupełnie trochę taki czy inaczej. Dzisiaj się jeszcze z wami połączę, zrobię jeszcze jeden odcinek, ale to dopiero wieczorem z trasy. Trzymajcie się, cześć, hej, do zobaczenia na drodze N7 między Marsylią a Lyonem, hej.